I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 30 do 31 wersetu. Biblia. Co mogę z nią zrobić? Mogę poobracać Biblię w rękach, w tę i we w tę, i uznać ją za to, za co bywa dziś uznawana i uważana. Za piękną, starą księgę z bajkami, która nie ma nic do powiedzenia żadnemu rozsądnemu człowiekowi. Mogę też uważać Biblię za księgę niezwykłą, wzniosłą, ba, mogę nawet ją cytować i odwoływać się do niej, a jednak mogę pozostać wewnętrznie od niej daleki. Mogę nawet określać Biblię jako fundamentalny dokument chrześcijaństwa, ale nie wiedzieć, że jestem zbawiony tylko przez wiarę w objawionego w niej Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Niezależnie od tego, którą z tych trzech postaw przyjmę wobec Biblii, rezultat jest ten sam. Jestem wiecznie zagubiony, wiecznie daleko od Boga, który jest miłością. Tak mówi Słowo Boże w pierwszym liście Jana 4:8. Mogę też Biblii po prostu zaufać. Tak jak zrobiła to pewna pobożna, lecz bez wątpienia prosta kobieta. Odpowiadając na pytanie pewnego bardzo uczonego człowieka, który starał się jej pokazać, że natchniony pisarz popełnił błąd, twierdząc, że Jonasz znajdował się w brzuchu wieloryba. On przekonywał ją, że taka rzecz nie mogła mieć miejsca, ponieważ naturalna historia wielorybów dowodzi, że nie mógł on połknąć czegoś tak dużego. Cóż, powiedziała kobieta, nie wiem wiele o historii naturalnej wielorybów, ale to wiem, że gdyby Biblia powiedziała mi, że Jonasz połknął wieloryba, uwierzyłabym w to. Jest całkiem możliwe, że wielu uznałoby tę kobietę za będącą pod wpływem ślepej ignorancji. Jednak lepiej zrobimy, jeśli raczej będziemy ignorantką ufającą Słowu Bożemu, niż uczonym racjonalistą próbującym wyłapywać w nim dziury. Nie mamy wątpliwości co do tego, kto był w bezpieczniejszym położeniu. Słowa zawarte w Biblii są po to, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyśmy wierząc mieli życie w imieniu Jego. Kto ufa Słowu Bożemu, jest bezpieczny.